Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach i jestem dzisiaj w towarzystwie Woki Ilnickiej i muszę Wam powiedzieć, że jestem niezwykle podekscytowana na to spotkanie. Zanim w ogóle zebrałam się na to, żeby odezwać się do Woki, zaprosić ją na ten wywiad, no to tak się faktycznie czułam chwilę taka, mogę czy nie mogę, a potem sobie pomyślałam, ja pierdzielę, Wolter, kto nie może jak ty? I zachęcona tą myślą po prostu odezwałam się do Woki, która się zgodziła. A kochani, Woka jest wspaniałą postacią, jeśli chodzi o edukację seksualną, jeżeli chodzi o kobiecą seksualność, jeżeli chodzi o fenomenalne materiały związane z akceptacją ciała, z cielesnością, z seksualnością właśnie, z bliskością, intymnością, to od wielu, wielu, wielu lat ta pani, z którą dzisiaj porozmawiam, robi niesamowitą robotę. I jakiekolwiek mielibyście pytania, bądź bylibyście zaciekawieni tym czymś, co oferuje Woka, to pod opisem filmu będzie dostęp do jej mediów społecznościowych, którymi się ze mną podzieli. Tam będziecie mogli zasięgnąć jakby jej obecności, zobaczyć, co ona udostępnia. Zachęcam Wam też i też w moich mediach do tego się odwołuję czasami, żebyście kupili sobie jej książkę Uniesienie spódnicy, bo jest fenomenalna i każdemu ją polecam. Uważam ją za jedyną z tych pozycji, które no, obok Sztuki Kochania Michaliny Wisłockiej, to są takie, w moim odczuciu, takie biblie seksualne, które warto po prostu mieć. Także nie przedłużając, Woka, dzień dobry, bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłaś. Jak się dziś miewasz, jak się dziś czujesz? Dzień dobry, no wiesz, po takiej zapowiedzi to urosłam. Bardzo mi miło. Że się cieszę, fenomenalnie. Okej, to pozwól może, że zadam takie pierwsze pytanie, bo ciekawi mnie i pewnie osoby, które będą oglądały to wideo. Jak to się stało, że doszłaś do tego, co robisz? Co zrobiło Wokę Woką? No to mogę udzielić dwóch odpowiedzi, krótkiej i długiej. Krótka jest taka, że po prostu serce mi powiedziało, co mam robić. A dłuższa jest taka, że okej, powiedziało mi, ale stawiałam opór. Okej. Oj, znam to, oj, znam to. I tutaj, wiesz, zależy od tego, ile mamy minut, mogę Ci opowiedzieć bardziej zwięzłą lub rozwiązłą historię. Uwielbiam rozwiązłość, więc spróbujmy. Okej, więc... No ja już wiedziałam w liceum, co mam robić, ale jeśli masz, nie wiem, powiedzmy 16 czy 17 lat, ja tylko powiem, że to była końcówka lat 90., to nie było teraz. I masz w głowie jakby cały ten stereotyp, że osoby, które zajmują się seksualnością, seksem, no nawet wtedy nie było słowa seksualność, no to są jakieś po prostu, nie wiem, jakieś nienormalne, jakieś niewyżyte, jakieś dziwne, plus że szef bez butów chodzi, no to nie wiem, kto by chciał się wtedy zdecydować. No ale na studiach pisałam pracę o nieheteronormatywności, co mnie z kolei zbliżyło do osób LGBTQIA, wiesz, wszystkie litery alfabetu, ale no tak... Bardzo dużo poznałam osób nieheteronormatywnych, szczególnie transpłciowych. Współpracowałam z nimi na różnych polach aktywności. Też potem ze znajomymi zakładaliśmy najpierw grupę nieformalną, potem Fundację Transfuzja, która działała na rzecz osób transpłciowych. No i byłam zanurzona w takim środowisku, w którym pewne akademickie dylematy, czym jest płeć, jak to jest z seksualnością, wiesz, to wszystko ja miałam na wyciągnięcie ręki i po prostu widziałam, w jak wielkim stereotypie na temat płci, seksualności, tożsamości my żyjemy i moje trans przyjaciółki też jakby dużo mi pokazywały. Poznałam też mnóstwo wyemancypowanych osób, no głównie tych LGBT i po prostu zauważyłam, że ja się jeszcze mogę wyemancypować, mimo że nie byłam, wiesz, jakąś osobą, która się chowała w kącie, to zauważyłam, jak mocno zrepresjonowana jest seksualność, patrząc na przykład na osoby homoseksualne też, które no miały w sobie tyle tej dumy gejowskiej, ale też takiej, mam wrażenie, takiej bardzo zdrowej bezczelności, że pomyślałam, dobrze, ja też się będę emancypować. Pamiętam, że też wtedy przeczytałam tą książkę Catherine Blackledge, Vagina,
Wspaniała książka, naprawdę wszystkim polecam. I bardzo dużo z tej książki wzięłam w ogóle informacji, które absolutnie poszerzyły moje horyzonty, moje patrzenie na seksualność, szczególnie kobiecą. I pomyślałam sobie tak, no z tą całą wiedzą, którą mam, no ja nie mogę się chować. Ludzie muszą to wiedzieć, bo to naprawdę ta zmiana perspektywy, ta nowa wiedza, ona tak mocno wpływa na poczucie się w ciele i w świecie, że to po prostu trzeba udostępniać. No i wtedy postanowiłam, dobrze, no to robię po prostu jakąś formę aktywizmu w internecie, bo mieliśmy też oczywiście transfuzję i tam były informacje na temat rzeczy związanych z transpłciowością, tożsamością, płcią. No i wzięłam się za seksualność kobiet i to było, i to bardzo szybko zadziałało. To po prostu natychmiast zobaczyłam odzew. To był wtedy 2010 rok. I widziałam, że linkują mnie wszyscy od, nie wiem, feminoteki po jakieś strony anarchistyczne. Zaczęło pisać do mnie mnóstwo ludzi z podziękowaniem, że o, w końcu jakieś rzetelne informacje, z pytaniami różnymi. I to od nastolatków po jakieś, wiesz, starsze panie, już wdowy, które na przykład zaczynały nowe życie z jakimś nowym partnerem, mając tam koło 70 na przykład, nie? I no ja byłam wtedy bardzo poruszona. No i to też był taki czas w internecie, kiedy jeszcze te przeróżne platformy nie były takie rozbudowane. Mało kto wtedy w ogóle miał Facebook. Tak. A te mechanizmy Google były wtedy dość jasne, więc ja na przykład ścigałam się na różne frazy kluczowe ze stronami porno, bo nie, było wtedy tej informacji, takiej rzetelnej informacji było wiele mniej, więc po prostu jak wpisywałaś na przykład hasło, nie wiem, lesbijkę czy coś takiego, no to często cię odsyłało do jakiejś XXX. Oczywiście, oczywiście. Ja pamiętam, że szukałam właśnie sobie informacji na temat, na tematy właśnie związane z kobiecością, ciałem i tak dalej. I to chyba był albo właśnie 2011, albo 12, jak trafiłam właśnie na portal Seksualność Kobiet. I ja tam po prostu się zatopiłam w twoich tekstach, zatopiłam po prostu w tych publikacjach. Książki, które polecałaś tam, pamiętam, ja większość z nich też właśnie kupiłam. Bardzo mnie też popchnęły w stronę takich poszukiwań dla siebie, odkrywania siebie. Także ten portal zrobił niesamowitą robotę wtedy, zresztą do dziś robi i to jest bardzo piękne. Ja też kieruję moje klientki, moich klientów czasami właśnie na twoją stronę, na twoje publikacje, żeby sobie też poczytali o innych perspektywach, bo one niezwykle wzbogacają, także to zdecydowanie wciąż jest niesamowicie ważne i istotne. Ale tak, no, pamiętam właśnie, jak szukając jakichkolwiek informacji wtedy, to nie było takie proste, po prostu właśnie znaleźć edukację, a nie właśnie już typowo właśnie tutaj jakieś XXX albo takie, nie wiem, jakieś panie zapraszające do czegoś i w ogóle w gifach. Ale przepraszam, że przerwałam, ja mogę robić takie wtrącenia chwilami, chciałabym, żebyś kontynuowała. Dzięki, nie, no to jest dla mnie, wiesz, to co mówisz, to jest dla mnie niezwykle miłe, bo ja jakby całym sercem chciałam dzielić się z ludźmi, tak, i też włożyłam w to, wiesz, bardzo dużo czasu, żeby faktycznie być wysoko gdzieś w tych wynikach Google, ale wiedziałam, jak ważna jest taka rzetelna edukacja seksualna, bo i mam wrażenie, że na przykład teraz, po 15 już latach działania Fundacji Transfuzja, kiedy temat na przykład transpłciowości nie jest taki gdzieś schowany w szafie, tylko już pojawia się w mediach, są, nie wiesz, jakieś tam filmy na Netflixie, na ten polskie filmy na Netflixie, no to już inaczej się o tym mówi, ludzie też już inaczej się czują i to nie jest tylko kwestia transpłciowości, to też jest kwestia naszej seksualności, żebyśmy my mogli właśnie się wyemancypować, żebyśmy mogli i mogły no mieć w sobie tyle jakiejś takiej radości, takiego poczucia adekwatności, że ze mną jest wszystko okej, że ja mogę śmiało mówić o swoich pragnieniach, o swoich potrzebach, że ja nie muszę się ukrywać, nie? Że to nie musi być jakiś temat
krępujący, żenujący, bulwersujący, kontrowersyjny, tylko że to jest coś normalnego, więc bardzo mi na tym zależało i nadal mi na tym zależy, bo no, obawiam się na przykład o nastawienie do tych zagadnień ludzi, którzy przeszli, wiesz, na przykład edukację w ostatnich latach, nie? W polskiej szkole. Oj tak, oj tak. Mnie ten temat po prostu boli strasznie. Ja nawet w moich właśnie takich rozmowach z moimi klientami czy klientkami, też na niektórych moich filmach na YouTube, ja po prostu przedrzeźniam to. I to jest taki śmiech przez łzy, bo to ten poziom tej edukacji, to trudno powiedzieć, że to jest edukacja w ogóle. Jest po prostu nastraszanie albo po prostu no, dezinformacje chwilami. I to jest tragiczne. Ja się zastanawiam właśnie, jeżeli to wygląda na takim poziomie, to nic dziwnego, że dzieciaki bardzo szybko znajdą alternatywę, a teraz one niezwykle łatwo. Jak niedawno trafiłam w ogóle na nowe badania uniwersytetu z nie pamiętam którego, z UK, to już 6-letnie dzieci na przykład miewają stały kontakt z pornografią, bo to jest naturalny odzew na ciekawość po prostu. Na ciekawość, która nie jest zaspokojona, a nastolatki prawie wszystkie już. Co jest też alarmujące, bo nasze mózgi, szkoła przedczołowa rozwija się najdłużej, prawie do 25 roku życia. Jeżeli do tego czasu rzeczywiście już jesteśmy karmieni takimi treściami, niezwykle trudno się potem z nich poodwijać. I to potwierdzają procesy moich klientów, moich klientek, gdzie wystarczyło, że nawet jeżeli taka osoba nie miała kontaktu z taką treścią, to i tak mogła być nią zainfekowana poprzez to, że była w relacji z kimś, kto miał kontakt z taką treścią. I to też się gdzieś zapisuje. Bo to już tworzy jakiegoś rodzaju obraz, który chce się powielać albo którego chce się unikać. I to jest to takie uwarunkowanie, z którym chyba każdy się mierzy, więc nie znam osoby, która nie miałaby czegoś do zakwestionowania w kwestii tego, czego się nauczyła o seksualności, cielesności, wyrazie kobiecości, męskości, czy czegokolwiek z tych aspektów w swoim wczesnym życiu, po to, żeby albo się od tego dosłownie uwolnić i uformować coś nowego, już naprawdę swojego, naprawdę coś zgodne ze sobą, ze swoim ciałem, z jego reakcjami, z tym, co się lubi, czego się nie lubi. I zamiast właśnie, no właśnie, zamiast kwestionować siebie często, to po prostu zaciekawić się sobą. Ale może no, przejdę do kolejnego pytania, bo ono tak mi się bardzo nasuwa teraz. Jak myślisz, co warto zrobić, czy co trzeba nawet zrobić, żeby nasza cielesność, nasza seksualność rzeczywiście była spełniona, żeby przynosiła nam szczęście, zadowolenie? Co według ciebie jest takim może najważniejszym aspektem do zaliczenia z braku lepszego czasownika? Okej, no to jest bardzo obszerne pytanie i nie wiem, czy tutaj pytasz, wiesz, jak lobbować polityków, czy jak wychowywać dzieci. No myślę, że taką absolutną podstawą, która odbije się bardzo pozytywnie na naszym podejściu do seksualności, jest po prostu zaakceptowanie siebie. I użyłaś takie słowa, powinniśmy. Ja też chcę podkreślić, że w moim świecie możesz to zrobić, ale nie musisz, tak? Ja nie chcę nikogo do niczego zobowiązywać, bo wiem, że dla niektórych osób to jest ciężar. Szczególnie kobiety stają przed wieloma wymaganiami i muszą to, tamto, siamto, wamto. Jak im jeszcze ktoś dowali, wiesz, jeszcze kolejną powinność, to tak naprawdę można już po prostu upaść pod tym ciężarem. Dziękuję, że o tym mówisz i że zwracasz na to uwagę. W moim świecie i w procesach, które prowadzę, absolutnie nie ma żadnych musizmów. Aczkolwiek one się pojawiają w momencie, kiedy naprawdę czegoś już chcemy. Jak czegoś bardzo chcę, naprawdę mi na tym zależy, naprawdę chcę to wprowadzić w życie, naprawdę chcę to poczuć, naprawdę chcę zrobić na to miejsce, jest we mnie głęboka zgoda na to, no to wtedy muszę coś zrobić. I w takim kontekście to jest takiego rodzaju powinnam, takiego rodzaju muszę. Ale znowu, wybacz, że wchodzę ci w słowo, ale to też naprawdę dziękuję, że zwróciłaś na to uwagę, bo to jest też chyba część takiego rodzaju uwarunkowania, z jakim no, szeroko i pewnie jeszcze długo będziemy się mierzyć, czyli słownictwo.
Po prostu dosłownie. Tak. Tak, słowa mają moc, zdecydowanie. Więc nie wiem, czy odpowiedziałam na to twoje pytanie, ale widzę, że człowiek, który jest pogodzony ze sobą, też ma większą taką zgodę na to, że tak, mam seksualność, mam jakieś potrzeby lub ich brak i to jest okej, okay, że nie muszę doskakiwać do jakiegoś wyobrażenia, tak, nie muszę spełniać jakiegoś wyobrażenia też społecznego. Od tego takiego luzu, który się czuje po zaakceptowaniu siebie, też jest łatwiej w innych obszarach życia, również seksualności. To jest mega ważny temat, właśnie akceptacja. A gdybyś miała powiedzieć, co czujesz, co myślisz na temat właśnie akceptacji, co to jest, co się kryje za tym rzeczownikiem dla ciebie? Bo naprawdę każdy ma swoją jakąś taką definicję i czasami mam wrażenie, że gdy zagłębiam się w, no właśnie, rozbieranie tej definicji dla każdego, nie ma osoby, z którą bym nie pracowała, którą musiałam się spytać, co to jest akceptacja dla ciebie. To czasami przewija się na przykład no takie zgadzanie się na rzeczy, że to jest akceptacja, albo tolerowanie różnych rzeczy. A mimo tego, że ja się tam jakby z tym nie zgadzam w ogóle. I to trzeba właśnie czasami tak porozbierać na czynniki pierwsze i zobaczyć, co to znaczy do końca. I tym samym też dopytuję ciebie, co to dla ciebie jest akceptacja? Jakie to skojarzenia, myśli, odczucia wzbudza w tobie? No, wiesz, na pewno jakieś pozytywne, na pewno jakieś dobre. Już samo to pragnienie, żeby być akceptowanym i słyszysz, akceptuję cię, tak? No to wzbudza, myślę, że jakieś dobre w ogóle, takie poczucie, że okej, okay, czyli jestem okej. Okay. Dla mnie, idąc za tą definicją Nathaniela Brandena, której używam w pracy, to jest po prostu pogodzenie się ze stanem faktycznym. Jeśli mówimy o ciele, o akceptowaniu swojego ciała, no to po prostu widzę, jak to moje ciało wygląda, bo mam lustro albo po prostu patrzę i też nie widzę przez jakieś, wiesz, filtry, tylko ten stan faktyczny. I tutaj to nie znaczy, że ktoś musi wpadać w zachwyt, tylko, że okej, okay, tak jest. Jakby, no mam jak to powiedzieć. Trzeźwo widzę to, co jest. Pięknie, tak? Pięknie. I jestem z tym pogodzona. To nie znaczy, że czegoś nie można zmienić, bo ja też często słyszę od ludzi wychowanych w różnych takich musisz tak, musisz tak. Że oni się boją tego słowa w ogóle, akceptacja. Jak ja mogę zaakceptować siebie, kiedy nie jestem idealną osobą? Oj tak, często to nie? jest. Więc, ale jak zaakceptuję siebie, to co? To znaczy, że już ma być taka do końca życia? Ja nie wiem, jaka masz być do końca życia, ale no, to może być punkt wyjścia, jeśli właśnie to jest istotne, że jeśli się nie zgadzamy na siebie, to my nie jesteśmy w miejscu, my nie stoimy w miejscu do zmiany. Właśnie, bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś. Jeżeli chodzi o akceptację, to 9 na 10 kobiet, z którymi pracuję, one w jakimś stopniu nie są zadowolone ze swojego ciała albo jakiegoś aspektu ich relacji z ciałem lub z ich partnerami czy partnerkami. I tam no, niezwykłym aspektem jest właśnie zaakceptować to. I to, co właśnie wspomniałaś, zaakceptować, czyli co? Przyjąć, że to już takie po prostu ma być i to takie już ma po prostu być takie miałkie albo tak dalej. Sęk w tym, że właśnie akceptacja to jest pierwszy krok często do zmiany. To jest po prostu uznanie położenia, w jakim się jest i takim, jakim się jest wewnątrz tego położenia, z tym, co się ma w tym położeniu. Bo tylko wtedy można rzeczywiście zobaczyć, co ja w tym położeniu w zasadzie mam jako zasoby w tym obrębie, z których mogę skorzystać. Co mogę zostawić tak naprawdę? To już jest pole do manewru, z którego można tak, się zmienić. Jeśli ktoś ma ochotę i siłę i przestrzeń na to, żeby wykonywać jakieś manewry, nie? Tak. Ale
Wiesz, kiedy myślę o akceptacji, to mam taki obraz w głowie też, na przykład osoby, która zmaga się ze swoim ciałem. Chce, żeby ono było jakieś, nie wiem, sprawniejsze, szczuplejsze. I na przykład nie akceptując, nienawidząc nawet swojego ciała, idzie z takim nastawieniem na siłownię, dajmy na to, albo jakiś fitness, albo basen i czuje się w tym ciele koszmarnie. I teraz nie będzie mieć żadnej przyjemności z tego, że się rusza, że pływa. A kiedy jest ta akceptacja, to wtedy po prostu możesz na spokojnie sobie ćwiczyć, pływać, skakać, biegać i nie masz miliona tych oceniających myśli w głowie, nie? To jest po Amen. prostu akceptacja, to też jest wolność. Jejku, to nie jest stan zakochania w sobie, to jest jakiś tam pierwszy krok, ale to już daje tyle wolności. To jest wspaniałe doświadczenie. Jest swobodnie przede wszystkim, jest tak bardziej miękko. I to, co bardzo ważne też powiedziałaś właśnie, akceptacja to nie jest jakiś zachwyt. Właśnie jak ja czasami rozmawiam z kobietami, które się kierują do takich właśnie procesów jak moje i pytam się ich, na czym ci zależy, jak chciałabyś się czuć, czego pragniesz. No też chciałabym się tak akceptować, nie? Co znaczy akceptować znowu, bo je pytam. No wiesz, że ja po prostu będę taka zachwycona, wszystko będzie tak fajnie płynęło, będę we flow, będę szczęśliwa i tak dalej. To nie jest jeszcze akceptacja. To nie jest akceptacja. Akceptacja jest pierwszym może krokiem ku temu, jeśli się na to zdecydujesz, ale to nie jest jakiś taki zachwyt. To nie jest synonim. To jest po prostu uznanie prawdy na ten moment. I faktycznie ona po prostu uwalnia i rozmiękcza. Pamiętam takie czasy właśnie gdzieś tam w moim dawnym życiu, jak faktycznie, bo ja byłam jedną z tych osób, które się katowały ćwiczeniami na przykład, bo się nie akceptowałam właśnie i też właśnie miałam ogromne pokłady nienawiści do tego, jak wyglądam. Ogromne wręcz. Jak patrzę na to gdzieś tam wstecz z perspektywy czasu, z perspektywy tych wszystkich lat, to się zastanawiam, jak ja mogłam się tak krzywdzić i być taka surowa dla siebie, taka okrutna. Ale na tamten moment miałam to przekonanie, które bardzo wiele osób zresztą podziela. Ja się zaakceptuję, jeśli. To jest w ogóle absurdalne i wyklucza się wzajemnie, bo jeśli się akceptuje, no to się akceptuje, kropka. No ale to już są jakieś takie może odrobinę gdzieś tam moich przeżyć, może gdzieś podzielonych właśnie w dialogach z kobietami, z którymi rozmawiam. Ale powiedz, Woka, jak myślisz, co jest takim czymś, co najbardziej cię może właśnie gdzieś tam porusza, boli albo nawet wkurza czy zawodzi, czy wzbudza żal w tej niszy, którą się zajmujesz właśnie? Co jest takim według ciebie największym, nie lubię tego słowa, ale chyba ono pasuje tutaj, problemem do przejścia? W naszej niszy. Hmm? Wiesz co, powiem ci, że mnie to głównie cieszą różne rzeczy. Kiedy widzę, jak bardzo zmienia się świat, jak bardzo on się zmienił w ciągu tych kilkunastu lat, to ja jestem zachwycona. Jak nie wiem, jak na przykład wypłynął temat miesiączki i kobiecego cyklu. Ja bardzo dobrze pamiętam jeden z pierwszych wywiadów, który w ogóle zrobiłam na seksualność kobiet. To był wywiad z Natalią Miłuńską i pamiętam, że tytuł tego wywiadu był Miesiączka, wielka nieobecna kultury. No ten tytuł się już jakoś trochę chociaż zdeaktualizował, dlatego że teraz mamy dyskusję o miesiączce w Sejmie, mamy ustawy, czy tam jakieś projekty ustaw, mamy różowe skrzyneczki, okresową koalicję, akcję menstruację, jakieś takie siostrzeństwo menstruacyjne. I pamiętam, jak lata temu na jakimś festiwalu tangowym znajoma mi powiedziała, jak dobrze jest wejść do łazienki i zobaczyć, że ktoś tam zostawił spinki do włosów, jakiś tam dezodorant, którego możesz użyć i tampony. Ja pamiętam, jakie to dla nas wtedy było, wow, że ktoś wyszedł nam, kobietom, wiesz, naprzeciw, że możesz w łazience podczas festiwalu tangowego znaleźć tampon. A teraz, no przynajmniej tutaj we Wrocławiu, gdzie mieszkam, to jest oczywiście bardzo duże miasto i jedno z takich no, szczególnych też w Polsce miast,
Ale gdzie bym się nie obróciła, po restauracjach, bibliotekach, przeróżnych miejscach, to widzę te wiszące różowe skrzyneczki albo inne skrzyneczki, albo ludzi prowadzących restauracje, jakieś miejsca, którzy po prostu wykładają te artykuły higieniczne. No kiedyś tego nie było, naprawdę. I to jest wielki skok. Inny temat to jest aborcja. Ja pamiętam, jak jeszcze robiąc transfuzję, czyli to był gdzieś 2007-2008 rok, wrzuciłam jakieś wideo na YouTube, kompletnie, wiesz, nie znałam się za bardzo na montażu, nic takiego, i ten YouTube miał 3 lata wtedy. I po prostu widziałam po jakimś czasie, ile tysięcy, setek tysięcy odtworzeń miało to wideo, ponieważ w polskim internecie na temat aborcji szedł tylko negatywny przekaz. Nie było żadnego ani rzetelnego, ani pozytywnego, a dzisiaj mamy no, jedną z najbardziej konserwatywnych partii, czyli Platformę Obywatelską, która zapewnia nas, że będzie ustawa dopuszczająca aborcję do 12 tygodnia. No, dla mnie to jest przeogromna zmiana. Wiesz, te wszystkie aborcyjne dream teamy, kolektywy, ciocia Czesia, ciocia Basia, no i to, w jaki sposób mówi się o prawach reprodukcyjnych kobiet. Takie rzeczy to ja, wiesz, kilkanaście lat temu znajdowałam tylko w jakichś amerykańskich książkach. Nie? Natomiast to już weszło do dyskursu publicznego. To jest zmiana. Tak samo jeśli chodzi o transpłciowość, czy w ogóle jakąś taką nieheteronormatywność, nie? Jakby już, nawet jak widzę ludzi na ulicach, nie wiem, chłopaków, którzy mają po 20 lat, wiesz, wymalowanych, z kolczykami, w jakichś kolorowych ciuchach. Stylowych butach, czy dziewczyny, które chodzą bez staników i też bez poczucia winy, że one kogoś tym, wiesz, uwodzą, albo że to jest jakieś, nie wiem, gorszące. Dużo się zmieniło i napawa mnie to naprawdę radością, no bo ja na to pracuję i widzę, że wiesz, są efekty, są takie rzeczy, które się też nie udały, jak na przykład ustawa o uzgodnieniu płci, którą w 2015 Duda uwalił na wejściu, pierwsza jego decyzja prezydencka. A więc to, co może jakoś jest moim zdaniem problemem, no to jest właśnie ta edukacja seksualna, o której wspomniałam. Bo to nie jest tak, że nikt nie ma edukacji seksualnej. W niektórych szkołach ona oczywiście jest. I tak jest nam sporo edukatorek, które robią wspaniałą robotę. Ale ona nie jest dla każdego. Często trzeba za nią Właśnie. zapłacić. Ona Trzeba jest szukać. dostępna tu i tu, a tam i tam i tam i tam nie jest dostępna. Wiem, jak to jest bardzo, jak niezwykle ważna jest to rzecz. I tutaj mogę przywołać przykład ze swojej szkoły średniej i z jakiegoś mojego właśnie jednego z pierwszych związków. Kiedy, nie wiem, mieliśmy tam, nie wiem, po 16-17 lat z moim chłopakiem, to doszliśmy, nie wiem, czy wtedy, ale może wtedy do takiego wniosku też doszliśmy, że skoro mówimy o tym na lekcjach w szkole, to znaczy, że nie jest to jakiś powód do wstydu, że nie musimy o tym milczeć. Nie? Czy wiesz, jakieś takie nauki, które z kolei on odebrał w swojej jakiejś tam szkole, nie wiem, jakimś technikum, już nie pamiętam za bardzo, budowlanym czy coś takiego, a które uchroniły nas przed naprawdę głupimi decyzjami typu seks bez prezerwatywy, kiedy masz 17 lat, nie? No bo są nauczyciele, którzy mówią, nie, musicie tej prezerwatywy używać. No i to było świetne, jakby mam wrażenie, że w tych latach 90. było, wiesz, więcej jakiejś wolności, luzu. Zresztą też rozmawiałam o tym potem z moją przyjaciółką. I właśnie, no nie wiem, to było z 10 lat temu, już była ta giertychowa szkoła, już wiesz, był ten program zero tolerancji. Po prostu wszystko było takie na nie. Ona mówi, kurczę, a ja pamiętam, jak w podstawówce brałam udział w konkursie wiedzy o HIV-AIDS. Ja mówię, a ja pamiętam te reklamy z lat 90., które mówiły tak, że czyste strzykawki, seks z prezerwatywą, że po prostu ta informacja gdzieś szła do ludzi i myśmy dzięki temu wiedzieli, które zachowanie jest ryzykowne, a które nie. Bardzo to ze mną rezonuje, co mówisz. Prawda jest taka, że no, fakt,
jeśli chodzi o dobrej jakości edukację seksualną, ona jest dostępna i po nią można sięgnąć, tylko sęk w tym, że... Poczekaj, No. Sabina, poczekaj. Bo ostatnie co słyszałam, to bardzo to ze mną rezonuje i potem już odcięło. No, w każdym razie ta... Owszem, edukacja seksualna jest i ona jest dostępna, tylko no właśnie, no to jest to, że trzeba zrobić kroki i po prostu poszukać. A to, co mnie na przykład bardzo, bardzo zadziwia i chyba nawet boli, to to, że jak pracuję z ludźmi naprawdę w różnym wieku, bo to są osoby i 20-letnie i moja najstarsza klientka miała 84 lata, gdy zaczęłyśmy pracować ze sobą w ogóle, to one wszystkie mówią, no ale nie ma takiej wiedzy. Nie ma takiej wiedzy. Ja gdzieś tam ciebie znalazłam, bo coś tam na Instagramie, gdzieś tam ciebie znalazłam, bo jakiś tam film na YouTube mi się wyświetlił, że coś takiego, gdzie no ja też nad tym ubolewam. Moje zasięgi są obcinane ze względu na tematykę, jaką podejmuję. Więc cieszę się, że to też gdzieś tam trafia do ludzi. Ale no fakt, żeby dostać dobrej jakości edukację, to trzeba już jakby wyjść naprzeciw temu i samemu się zaciekawiać, samemu poszukać, samemu coś rzeczywiście znaleźć, przetrawić. Tak, Pogadać o tym, nie? A to też jest wyzwanie dla wielu osób, którym brakuje śmiałości, którym brakuje takiego poczucia, że to jest okej zadawać pytania, że to jest okej nie wiedzieć, że to jest okej w ogóle się interesować seksualnością. To jest w ogóle przeogromne wyzwanie. Więc powinniśmy inaczej, władza i tutaj tu jej daje tą powinność, tak? Jakby uważam, że państwo na tyle powinno wziąć odpowiedzialność za zdrowie fizyczne i psychiczne swoich obywateli, że tą edukację, no żeby ją do tych szkół dać. Ja czasami czytam, wiesz, ile na przykład z budżetu nas kosztuje finansowanie katechezy w szkołach. Ja nie wiem, czy ta katecheza tak bardzo przyczynia się do tego, że jesteśmy dzięki temu, nie wiem, bardziej etycznymi ludźmi. No wątpię, szczerze powiedziawszy, wątpię w to. Natomiast no, edukacja seksualna, ona naprawdę nie dość, że daje tobie taki jakiś, nie wiem, większy spokój wewnętrzny, większą akceptację, no bo poszerza twoje horyzonty, chroni cię przed chorobami czy przed ciążą, którą nie chcesz zajść, ale też ona daje nam tolerancję i akceptację społeczną. Przecież kiedyś właśnie ci chłopcy, o których mówiłam, oni by sobie tak nie chodzili na luzie po ulicach, bo leciałyby za nimi, pewnie nadal lecą, ale pewnie w mniejszym stopniu, leciałyby za nimi komentarze, jak i nie butelki. Jasne, właśnie. A Boka, powiedz może, to może być trochę z czapy pytanie, ale chciałabym je zadać. Gdybyś wiedziała, że jest taka jedna twoja rada, która byłaby naprawdę przyjęta przez kobiety, przez mężczyzn, przez osoby identyfikujące się może jako obie płcie lub żadna. Gdybyś wiedziała, że taka twoja rada miałaby być faktycznie od razu przyjęta i wcielona i miałaby im pomóc w zakresie ich cielesności, akceptacji, miłości do siebie czy seksualności, to co byś tym ludziom poradziła? Jaka by była taka twoja unikalna rada dla ludzi? Nie wiem, czy to jest rada, ale na zajęciach, które prowadzę, często mówimy sobie takie słowa. Możesz taka być. I mówimy je w kontekście zazwyczaj akceptacji ciała, czyli ja mówię, dobrze, to teraz zamknij oczy, pomyśl o swoim ciele, poczuj się w tym ciele, że to jesteś ty. I teraz ja ci mówię, możesz taka być. I ty sobie powiedz, mogę taka być. I to jest jakieś aktywne ćwiczenie się w akceptacji, mówienie sobie tego. Ludzie różnie na to reagują, jedni bardzo mają reakcję, wiesz, wchodzą w jakąś radość, że wspaniale, inni mają jakieś opory, no jak ja mogę sobie na to pozwolić, przecież nie jestem idealną osobą, ale no, to jest taki pierwszy krok do właśnie pozwolenia sobie
na to, że jestem, jaki jestem, jaka jestem i mam do tego prawo, nie? Mogę taka być. Tak. Więc to to. Piękne. Piękne. Myślę, że to było jedno z ważnych rzeczy, które mnie bardzo właśnie zmieniło gdzieś na mojej drodze. Akceptacji mnie jako kobiety, mojej seksualności i wyrazu taką, jaka ona jest, a nie taką, jak chciałabym, żeby była albo miała być według tego, co sobie zakodowałam z kultury czy z wychowania. Że właśnie no, taka jestem i faktycznie no, no co, teraz mogę ewentualnie coś z tym zrobić, jeżeli chcę. I że właśnie też sobie często powtarzałam, chyba jakoś tak intuicyjnie, że ja właśnie no, takie coś mam i mogę sobie taka po prostu być. Może mi się nie chcieć, może mi się chcieć. Mogę mieć mniej kilogramów, mogę mieć więcej. Mogę po prostu. Mogę. Przestaję sobie zaprzeczać, że nie chcę, że taka nie jestem, że będę tam się lubić, albo będę się akceptować, jeśli. Po prostu z tymi paradoksami gdzieś tam zaczęłam kończyć powolutku. I to brzmi bardzo pięknie. Jakkolwiek to jest takie niby proste zdanie, to jednak za tymi najprostszymi frazami często kryje się niesamowity ładunek. I myślę, że to chyba sprawia, że z czasem one stają się takimi frazesami właśnie. Czasami się tak trochę śmieję, że no, wszystko zawiera się w haśle pokochaj się i kochaj siebie, a teraz już tak naprawdę niewielu ludzi wiedzą, co to znaczy. I stąd mamy taki miszmasz. Ale no, przejdę może do kolejnego takiego pytania. Czy jest jakiś taki projekt na ten moment, gdzieś w twojej działalności, który gdzieś tam w tle się dzieje, z którym wyjdziesz niedługo do ludzi, czym będziesz chciała się pochwalić? Jeśli chciałabyś odpowiedzieć na to pytanie, to się podziel, a jeśli chciałabyś to na razie utrzymać gdzieś w tle właśnie, to powiedz i ja nie przekraczam tej granicy wtedy. No, projekty się dzieją. Teraz na przykład zapraszam do indywidualnej współpracy w ramach z takiego kursu samoświadomości seksualnej dla kobiet Zmysłowa Królowa. Więc to się dzieje, już jesteśmy w toku, no ale ponieważ jest to indywidualny tok, to, no, to można dołączać ciągle. Studiuję też mocno męską seksualność, tak jak wspominałaś na początku o książce Uniesienie spódnicy. Ono jest takim mocnym studium seksualnych doświadczeń kobiet i to różnych kobiet. No i usłyszałam, wiesz, przez ten czas od wydania, że no a gdzie o mężczyznach? Tak, jasne. No i po 2 latach mówienia nie, zresztą ja długo, długo mówiłam nie na w ogóle, nie wiem, zajęcia z mężczyznami czy coś takiego, jakby w ramach pracy, no bo na samym początku prowadziłam grupy z kobietami, wychodząc z założenia, że no co ja będę mówić mężczyznom, jacy oni mają być, tak? To oni potrzebują mężczyzny. No ale potem zauważyłam, że żyjemy w świecie, w którym są takie deficyty ogromne, że po prostu mamy takie braki, że te stereotypy na temat bycia kobietą, bycia mężczyzną, czy seksu jako kobieta, czy seksu jako mężczyzna, one po prostu są tak rozdzielające, że już dostałam taką serię snów, no, że już po prostu wiedziałam, że na jakimś kanale, właśnie tym sennym kanale, dostaję komunikaty, że mam się ogarnąć i robić. I kiedy zaczęłam robić właśnie zajęcia koedukacyjne, no to one po prostu szły jak z płatka i też widziałam, jak bardzo jest to takie dobre, korzystne i w ogóle leczące dla różnych osób rozmawianie o seksualności i zajmowanie się tym tematem w takim koedukacyjnym gronie. Że to nie jest tak, że my jesteśmy już za starzy, że to już za późno, że jak masz, nie wiem, no 16 lat to okej, ale jak już masz 32, to może nie do końca. I się, wiesz, po prostu się okazywało, że wow, to właśnie za tym tęsknimy. To tak to powinno wyglądać. I teraz właśnie robimy te rzeczy, których nam przez, no nie wiem, no pół życia, kawał życia brakowało. Tym się zajęłam. No i teraz na przykład robię serię wywiadów z mężczyznami o seksualności, o tym, jak to jest być mężczyzną i mieć tą seksualność, jak się oni czują. No
projekt jest w toku, nie wiem, rozwija się. Kiedy się zakończy, albo ani nawet czy się zakończy, ale jest to... Zdecydowanie ewoluuje. Chyba nawiążę teraz do tego, co sama powiedziałaś na początku naszego spotkania właśnie, że co ciebie zrobiło wokół, że to był zew twojego serca, a potem był opór przed tym chwilowy i pewnie to był zew twojego serca, jakiejś wersji ciebie takiej, która już dokonała tego, że seksualność jest i dla kobiet, i dla mężczyzn, i mężczyźni też szukają, też potrzebują. I opór przed tym też już musiał zniknąć w pewnej chwili. I ciekawe, co dalej. No to wiesz, to jakby tutaj jest dużo takich też wdruków kulturowych, nie? Na temat męskiej seksualności. Coś, oj, z czym tak. Zderzałam się w zasadzie od samego początku, kiedy rozmawiałam z dziennikarzami. Kiedy, no nie wiem, na przykład przychodzili na warsztaty w różnych miastach, które prowadziłam wtedy jeszcze tylko z kobietami. I bardzo często wychodzili od tego, że no, wy kobiety robicie sobie te warsztaty, bo macie tyle problemów, a mężczyznom to jest jakoś lepiej, nie? A jakoś łatwiej. Mężczyźni to mają do tego jakiś większy dostęp. I jejku, no ja nie wiem, na jakiej zasadzie mężczyznom miałoby być lepiej, mieliby mieć do tego większy dostęp, kiedy jakby tak samo odmawia im się edukacji seksualnej, nie? Oni tak samo żyją w tym zindoktrynowanym świecie. Kiedyś to była głównie taka, powiedzmy, popkultura i religia, ale jeszcze od kilkunastu lat doszły do tego wszelkie treści z filmów dla dorosłych, którymi oni znowu się przejmują. Właśnie. Znaczy nie mówię, że kobiety się nie przejmują, bo również, tak, ale to jednak tym sprawcą większości filmów dla dorosłych są mężczyźni i ich wielkie penisy. Zawsze twarde i gotowe. Jak pracuję z mężczyznami, bo owszem, moje treści kierowane są do kobiet, ale co ciekawe, mój kanał na YouTube, no to jak sprawdzam statystyki, to wciąż ponad 80% moich subskrybentów to są mężczyźni. I to mnie, to jest bardzo interesująca informacja. I jak pracuję z kolei z mężczyznami i pytam się ich, czy oni myślą, że te treści, to jak wygląda ten akt wewnątrz takiego filmu, takiej produkcji, czy to jest prawdziwe, to oni wszyscy tak naprawdę mówią, że nie. Ja to pytanie zadaję im wszystkim. A potem zadaję kolejne pytanie. A czy według ciebie twój penis rzeczywiście musi być cały czas twardy w takim razie? No tak, a nie powinien być? Ale mówisz, że one nie są prawdziwe. No tak. I oni nie rozumieją jeszcze tego dysonansu w zasadzie, nie wiedzą jak bardzo. Bo owszem, można mieć niezwykle udane życie seksualne i czasami nie mieć erekcji. I oni potrzebują to usłyszeć po prostu często. No tak, ale ja też to, wiesz, też to czasami widzę ze strony kobiet, no nie? Jest druga strona medalu, tak. Kiedy mówimy, piszemy sobie o seksie bez erekcji, dla niektórych osób jest to okej, okay, no dobra, no znam ten sposób. A dla niektórych jest, ale jak w ogóle może być seks, kiedy on nie Tak. ma erekcji? Albo jak on nie ma wytrysku, nie? To znaczy, że co, że ze mną jest coś nie tak, a może z nim? No ale znowu, to już jest kwestia zamień kwestionowanie na ciekawość. Po prostu, jeżeli oczywiście jest w tobie na to zgoda i czujesz się na to gotową osobą. I to już pewnie wymaga jakiegoś tak naprawdę, jakiegoś poziomu pewnie wrażliwości emocjonalnej i takiej dojrzałości, żeby wejść w ogóle w taki poziom, a może można inaczej. Ale to już jest rzeczywiście kwestia, o której już rozmawiałyśmy. No ja bym powiedziała, że to jest przede wszystkim kwestia edukacji. Tak, jak najbardziej. Dokładnie. Informacji, które się dostaje jeszcze jak jest się tak naprawdę no, dzieciakiem, szczególnie jak jest się nastolatkiem, wszystkie dostosowane do poziomu rozwoju, na jakim się jest. Ale no właśnie, dostępne i przede wszystkim w przekazie to jest wszystko okej. Okay. Sam fakt, że mamy ciało, to jest okej. Okay. Sam fakt, że mamy ciało, to jest wszystko w porządku. I ono chce czuć, i ono chce być przytulone, ono chce bliskości i to jest naturalne. Po prostu. I każdy ma jakiś tam mniej lub bardziej zindywidualizowany tok przyjmowania i dawania bliskości, przyjmowania i dawania intymności, odczuwania i współodczuwania. I to już są kwestie, które pewnie trzeba samemu sobie zbadać właśnie w obrębie tych granic swoich, gdzie ja się kończy, gdzie ktoś inny zaczyna, co lubię, czego nie lubię, co ty lubisz, czego ty nie lubisz.
gdzie w tym, co ty lubisz i ja lubię, jesteśmy my. I to są bardzo ważne rzeczy, które już no, wymagają komunikacji właśnie, ale przede wszystkim edukacji, edukowania w tym, z przekazem odgórnym, że to jest wszystko w porządku, że, no, że to jest po prostu okej. Woka, powiedz może jeszcze, gdybyś miała coś powiedzieć, to ja wiem, że to jest pytanie takie, które wielu ludzi w różnych wywiadach zadaje, ale ja je bardzo lubię. Gdybyś miała coś powiedzieć sobie młodszej, sobie kilkunastoletniej, to co byś jej powiedziała, gdybyś ją spotkała? Sex, drugs and rock and roll. Love it. Ale wiesz, wracając do tego o tych mężczyznach, no nie, i tej erekcji, to jeszcze podobną sprawą jest to, co mają kobiety z ciałem. Kiedy je się pyta w badaniach przeróżnych o sylwetki, no to wiele osób jest w stanie pokazać, że ta sylwetka jest jakaś nienaturalna, tak? Ona jest jak po prostu odchudzona przez grafika komputerowego albo jakieś filtry. I już jest ta wiedza, że to tak naturalnie nie wyglądamy, ale ciągle jest takie dążenie, żeby o właśnie do tej sylwetki dojechać. Nie? Ty wiesz, że to jest nieosiągalne, ale jednak pragniesz, dlatego że ciągle ktoś cię zalewa tymi obrazami, więc no, no, nie dziwię się, że jeśli ciągle jesteś zalewany takim rodzajem seksu, z tym sztywnym penisem i z penetracją, no to będziesz to potem odtwarzać. Tak, dokładnie, dokładnie. No to jest przykre, ale to dr Szefali Cebari bardzo pięknie określa krótką frazą, nie? No, kultura to nie jest natura często. I to jest coś, co musimy po prostu wszyscy pewnie sobie uświadomić. I niektórzy, jeżeli potrzebują trudniejszej lekcji, żeby sobie to uświadomić, przechodzą to rzeczywiście ciężej. Także pewnie wszystko zwraca się w stronę tego, żeby podchodzić do tego właśnie z takim większym luzem, ze zrozumieniem, z no, takim współodczuwaniem. Nie pobłażaniem sobie właśnie, że no już tak po prostu sobie będzie, bo to jest taki już może toksyczny sposób podejścia. Ale żeby faktycznie zastanowić się, no przez całe moje życie moje ciało nie będzie tak wyglądało. Przez całe moje życie będę doświadczać zmian, będzie inaczej, moja sprawność będzie inna, moje potrzeby mogą się zmieniać. Więc to jest kwestia pewnie ciągłego takiego procesu autorefleksji i wracania do tego, żeby się zaciekawiać właśnie, a co na tym etapie mojego rozwoju lubię. A może teraz akurat, gdy, nie wiem, jestem młodą mamą, może moje potrzeby seksualne schodzą na dalszy bok, może ja wolę po prostu czuć bliskość i nie wymagać od siebie, żebym jeszcze poza byciem mamą była jeszcze spełnioną bizneswoman, królową fitnessu, influencerką i jeszcze seksbombą. Bo to jest po prostu za dużo na jedną osobę. Może mogę po prostu być zmęczona w powyciąganych dresach. Może ja jako mężczyzna mogę czasem nie mieć ochoty i powiedzieć nie. A może chcę po prostu powiedzieć, że wolałbym się poprzytulać, albo że nie mam ochoty się przytulać w zasadzie. A kobieta to zrozumie po prostu i powie sobie, no jasne, masz do tego prawo, tak jak i ja. Ale to są takie rzeczy, które na pewno wymagają jeszcze pewnie wielu procesów takiego zapraszania do dialogu. I tak już jest naprawdę piękna robota zrobiona, bo rzeczywiście od czasu, gdy zaczynałaś z portalem Seksualność Kobiet do teraz, dostępność do takich materiałów jest większa i to jest super. Nadal jednak. No jest to proces, jest to ewolucja. Czasem szybsza, czasem wolniejsza. Dlatego to jest takie ważne właśnie, żeby wciąż rozmawiać o tym, zapraszać do tematów, zapraszać do kwestionowania niektórych poglądów, do zaciekawiania się innymi i dyskutowania o tym, bo to jest niezwykle ważne. A ja, no, gdybyś chciała jeszcze Woka podsumować w jakiś sposób to, o czym mówimy, to powiedz proszę, co chciałabyś powiedzieć jeszcze na sam koniec. Ja może bym zaprosiła nas do tego,
żebyśmy sobie wszyscy wyobrazili, jak tutaj będziemy odtwarzać tą rozmowę. Świat, jaki mógłby być, na przykład za kilka lat, gdybyśmy mieli wszyscy dobrą, rzetelną na poziomie edukację seksualną w szkołach. Od podstawowych po średnie. Jak by to było? Ile problemów by odpadło? Jak bardzo by to ułatwiło wielu osobom drogę do spełnienia, do przyjemności, do miłości? Bo przecież edukacja seksualna to nie jest tylko o tym, jak założyć prezerwatywę, ale też jak tworzyć związki. Jak się komunikować? To dotyka poczucia własnej wartości, cielesności. Ja po prostu mam wrażenie, że ten jeden przedmiot w szkołach, dobrze zrobiony, on by no, nam zdjął z 50% problemów. Przecież ludzie, którzy chodzą do szkół tak mniej więcej od 11 roku życia, to dla nich związki, relacje, seks, ciało, wygląd, to jest jeden w ogóle z podstawowych tematów. Jaki byśmy sobie piękny kraj zrobili. No moim marzeniem to jest coś takiego, żeby no jakkolwiek to zabrzmi, żeby jak najszybciej takie osoby jak ja i ty przestały być potrzebne. Po prostu, żeby ta praca przestała być potrzebna w pewnej chwili, bo to się po prostu wynosi z domu. Bardzo bym tego chciała właśnie. Oczywiście mielibyśmy wtedy inne problemy i pewnie dzisiaj to są jakieś takie moje przyszłe marzenia. Żeby ta przyszła ja myślała sobie o tym wszystkim, że ej, dawniej marzyłaś o tym, nie? Te dzisiejsze twoje problemy. No ale to już jest rzeczywiście, ty bardzo pięknie to powiedziałaś i pięknie to zakończa rzeczywiście tę rozmowę. A ja no jeszcze raz bardzo ci dziękuję za to, że się zgodziłaś na ten wywiad. Jestem niezwykle szczęśliwa, że mogłam poprowadzić tę rozmowę. Ufam, że czułaś się tu komfortowo i wygodnie. I mam nadzieję, że to, co wysłuchaliście, o czym my rozmawiałyśmy, że to też was zainspiruje do głębszych przemyśleń. Tak jak wspomniałam, w opisie filmu załączam miejsca, gdzie możecie spotkać Wokę. I no cóż, życzę wszystkim niemuśności i soczystości, jak zawsze na zakończenie moich filmów. I Woka, tobie jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję. Cała przyjemność pomiędzy nami. Pięknie.